No siema! Dzisiaj razem ze mną pojedziecie w moją podróż. Podróż na Chorwację. Właśnie jestem na etapie pakowania się. To moja walizka. Najletniej jedę? Na miesiąc. Tak, tyle rzeczy wzięłam na miesiąc. A tak serio, to dosłownie na 5 dni. I co? No to pakujemy. Pierwszy przystanek właśnie zaczyna się teraz. Jesteśmy już za Budapesztem. Stacja Paliw Mol. Ogólnie to bardzo dużo polskich rejestracji tutaj jest na parkingu, więc w sumie czujemy się jak u siebie. Jechaliśmy i w końcu dotarliśmy. Właśnie czekamy na klucze do naszego mieszkania na tydzień. I co? Chorwacja przywitała nas przepiękną pogodą, z czego bardzo się cieszę. A tak wygląda nasze mieszkanie. W końcu do niego weszliśmy. Tutaj jest kuchnia połączona z jadalnią. Oczywiście piękny widok na port. Wygląda. Budzić się rano z takim widokiem. Jak jechaliśmy tutaj na Chorwację, załamaliśmy się trochę, ponieważ przez całą drogę padał deszcz, była mgła i po prostu uznaliśmy, że no bo zapamiętamy te wakacje do końca życia, gdy spędzimy je pewnie na mieszkaniu, czekając aż deszcz przestanie padać. A tu sami spójrzcie, pogoda nas totalnie zaskoczyła, gdy tylko wjechaliśmy bezpośrednio do miejscowości Malińska, bo właśnie tutaj się znajdujemy. Przywitało nas słoneczko, błękitne niebo. Właśnie sobie idziemy na zakupy do lokalnego tutaj sklepu. Takie typowo lokalne produkty też tutaj można w nim znaleźć. My idziemy po takie podstawowe produkty żywnościowe typu chleb, picie, coś słodkiego, coś zimnego. No, ale właśnie fajne jest to, że oprócz tego, że jest to zwykły taki jakby supermarket, można tam wiele znaleźć takich lokalnych tutaj chorwackich produktów, które też warto spróbować, no bo kiedy, jak nie na wakacjach. Nie no, szukam. Myślałam o tych z jagodami, wanilia, jagoda. Co sądzisz? Albo myślałam jeszcze o... Tych nigdy lodów nie jadam. W ogóle nie wiem, co są za lody. To oka na przykład. Thank you.
factory. I always place somewhere on the top side because the center and under the center it will go over. The other thing is my hand is only going up and down, it's not like this, just that. And just one more thing, when you catch it, try to relax with your hand and not just catch, but go together with your stick. Take a look. From the bottom. This is not easy. Oh no, this is not for me. This is a skill developing game. The more you play, it gets easier. And by the way, I think TikTok it's more difficult than the propeller. Just we learn it first because from the TikTok you can learn any other kind of thing. I będzie się teraz działo. Będę jechać na super mega szybkiej strzale. Zobaczcie na czym. Najprawdopodobniej będzie to ten motor. Osoba, od której wynajmujemy tutaj pokój, jest ogromnym fanem dwukołowców, więc postanowiłam to trochę wykorzystać i za chwilę będę jechać jako pasażer, ale będę jechać, także będzie super. Ej, zmieszczę to na głowę, jak myślicie, zmieszczę? Jak ja to założę? Z nim będzie największy problem, jak ja go zmieszczę na głowę. No, no, wait. That's not clever. Try this. Okay. Cisza jest odpalana. Czuję się, kurde, jak w jakiejś innej przestrzeni. Motor gotowy. I co? Ruszamy. No to dwa. Przeżyłam przejażdżkę tą super szybką maszyną. No było super. Dla osoby takiej jak ja, która może drugi raz w życiu jechała na takim ścigaczu, było to naprawdę super. A teraz zmierzamy tam do tego stanowiska, gdzie siedzi ten pan w zielonej koszulce. Ten pan ręcznie robi naszyjniki z różnymi imionami, wyrazami. Co kto chce, ten ma, będzie miał napisane. Napisałam tutaj na kartce moje imię. Pan z tej kartki właśnie rzeźbie mi ten wyraz. Zobaczcie, jak sprawnie mu to idzie. Gotowe, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mój naszyjnik z imieniem. Trwało to dosłownie 5 minut, a nawet i nie 5 minut. A będzie pamiątka na zawsze. Super sprawa. Raz, dwa, trzy. Przed chwilą przegrałam grę papier, nożyczki, kamień. I co? No i muszę sobie zrobić tatuaż. Tatuaży jest dużo. No i co? Muszę coś wybrać, niestety. I zastanawiam się nad napisem, po prostu napisem love, gdzie on jest, nad tym. Ewentualnie nad tym. Takie coś neutralnego szukam. Super, tak to jest, jak się przegrywa zakłady. Muszę to zrobić teraz. Here? Yeah. Wow, moja pierwsza dziara. Pizzę w tej restauracji, co byliśmy. Jadłam dużą, normalną pizzę za ile kun? 65. 65? Za 50. Co ty gadasz? 65, a moja 65, aż to coś to ma, no to się opłaca, okej. Okay. No to ja sobie wezmę
mini pizzę. To mnie, nie wiem co to nawet znaczy, ale sobie ją wezmę. O to. Dzisiaj zmierzamy na wodospady tutaj w Parku Narodowym. No i zobaczymy jak tutaj jest. Podobno jest pięknie, chcemy to sprawdzić. Kupiliśmy już bilety, teraz zmierzamy na statek, ponieważ pierwsza część podróży właśnie odbywa się statkiem, bądź rowerami, bądź pieszo. My wybraliśmy statek. Taka fajna informacja jest to, że tam gdzie kupuje się bilety są takie broszury informacyjne. Tutaj możemy się dowiedzieć co dokładnie tam możemy zwiedzić. Jest też mapa, gdzie są oznaczone różne fajne atrakcje turystyczne. Jest ona w wielu językach, między innymi też po polsku. Dopłynęłam. Wyglądają przepięknie, sami zobaczcie. Dla mnie mega. To są takie kraniki, z których można się napić wody. Naprawdę jest dobra ta woda i co najważniejsze jest zimna, a w dzisiejszy dzień to naprawdę jest super. Bilety wyciągnięte. Idziemy na statek. I co? Wracamy, a ze statku prosto do samochodu i do Polski. Poznajcie Nataszę, dziewczynkę, którą dzisiaj spotkałam na mojej wyprawie na wodospadach. Natasza, powiedz coś o siebie, skąd jesteś? Z Międzyrzecza. O, Natasza przyjechała tutaj z Międzyrzecza i jak ci się podobało? Bardzo fajnie. Tak? Super. Jesteś zadowolona z wycieczki? Bardzo. No to ekstra, no to piątka. Wakacji wracamy do domu. Niestety. No cóż, żeby mieć za co odpoczywać, trzeba najpierw na co zarobić. Tego nie wolno pokazywać. Jemy stejki i rośniemy.